Zawsze lubiłam spacerować po pobliskim cmentarzu i czytać to, co wyryte zostało na nagrobkach. To bardzo cenne lekcje, pokazujące, co tak naprawdę się liczy i co pozostaje. Najczęściej dostrzegałam jakieś wybrane wersety biblijne, które w pewnym sensie podsumowywały życie zmarłego i wyrażały oczekiwanie na to, co po śmierci. Czy wiesz, co chcesz mieć wyryte na swojej tablicy? Bardzo mi się podobało hasło, jakie żona znanego kaznodziei zaleciła wyryć na swoim nagrobku. Koniec robót. Dziękuję za cierpliwość. Tak, nasz pobyt tu na ziemi to przebudowa. To nieustające prace remontowe prowadzone przez Bożego Ducha. To przygotowanie do przyszłego życia prawdziwego. O wiele wspanialszego, o którym Biblia mówi, że będzie tak cudowne, że nie jesteśmy w stanie sobie tego nawet wyobrazić. Bóg zaplanował dla Ciebie i dla mnie takie miejsce, czego oko nie zdołało ujrzeć, a ucho usłyszeć i co ludziom nawet na myśl nie przyszło. To przygotował tym, którzy Go kochają. Jeśli kochasz Boga i pojednałeś się z Nim tu za życia, nie musisz się już bać śmierci. Jesteś członkiem Bożej rodziny. Napisano, że Jezus przez swoją śmierć zniszczył tego, który miał władzę nad śmiercią, czyli diabła, by wyzwolić ludzi zniewolonych strachem, tkwiących w ciągłej obawie przed umieraniem. Już teraz możesz cieszyć się na życie, o które zatroszczył się sam Bóg i w którym wszystko przygotował. W Biblii czytamy: wiemy bowiem, że gdy namiot naszego ziemskiego mieszkania się rozpadnie, otrzymamy od Boga prawdziwy dom, mieszkanie zbudowane nie ręką, lecz wieczne w niebie. Śmierć nie jest końcem, to tak naprawdę dopiero początek. Podnieś głowę i oczekuj na to, co przed Tobą, na wspaniałe, cudowne życie w domu swojego Ojca. Ojcze, dziękuję Ci za Pana Jezusa, za Jego śmierć i zmartwychwstanie, za to, że pokonał śmierć. To daje mi pewność, że i ja zmartwychwstanę do życia już na zawsze z Tobą. Dziękuję Ci, że nie muszę się bać tego, co mnie czeka, bo Ty się o wszystko zatroszczyłeś. W imieniu Jezusa. Amen. Dziękuję, że jesteś.